Dobrze, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej uchwały do proszę? No, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2015 chyba trzeba poprawić. Szesnasty. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została wprowadzona do porządku. I chyba teraz trzeba odczytać cały porządek. Odczytam teraz porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, uchwalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty, omówienie stanu zdrowia publicznego na terenie gminy Dyrektor. Punkt szósty, informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Dyrektor. Punkt siódmy, informacja o działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej. Punkt ósmy, przedstawienie raportu odnośnie pozyskiwania środków unijnych dla gminy przez samorząd gminny, jednostki podmiotowe i uzupełnienie budżetu gminy. Punkt 10. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wyryku. Podpunkt B. Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie gminy Wyryku. Podpunkt C. Określenie wzorów deklaracji informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości. Podpunkt D. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wyryku. Podpunkt E. Regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wyryki. Podpunkt F. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podatkowi podatkowemu na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Podpunkt G. Zmiany w budżecie gminy Wyryki na rok 2015. Podpunkt H. Zmiany w budżecie gminy Wyryki na zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych odpadów. Wybory metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek takiej opłaty. K. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. I podpunkt L to będzie w sprawie obliczenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2016. Punkt 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. Punkt 10. Wolne wnioski. Punkt 11. Zakończenie obrad 13. sesji Rady Gminy. Szanowna Rado, jest jedna krótka propozycja przedstawienia punktu. Chodzi o fakt, że mamy tutaj na sali gości z Urzędu Pracy, żeby punkt odnośnie punktu 6 o bezrobociu przesunąć na punkt trzeci, żebyśmy tutaj
Pani ma dłużej nie wiem, czy mali. Rozmawialiście, także ja tutaj dla Pani udzielę głosu właśnie teraz. A, punkcie i Pani nam wszystko wyjaśnia i proszę, później będziemy się mieli. Dobra, przegłosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Porządku obrad, przepraszam. Pierwsza, czy porządek obrad do przyjęcia? Przechodzimy do... Tak, to proszę. Pani o Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie i Panowie Rady. Dziękuję bardzo za zaproszenie na sesję Rady Gminy i przedstawienie problemu bezrobocia w sytuacji na rynku pracy na naszym terenie. Stopa bezrobocia w ostatnim roku w Polsce spadła poniżej 10% i jest ona najniższą stopą bezrobocia od 10 lat w Polsce. Na koniec października wynosiła 9,6%. Ale jest to problem 1,5 miliona osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w urzędach pracy w Polsce, które tej pracy znaleźć nie mogą. Jeśli chodzi o województwo lubelskie, stopa bezrobocia wynosi 11% i jest to 100 tysięcy osób bezrobotnych. W naszym powiecie zarejestrowanych mamy 2900 osób, no i ta stopa bezrobocia wynosi 19,9%. Jest bardzo wysoka, najwyższa w województwie lubelskim i jest to w naszym terenie bardzo duży problem, gdyż mamy bardzo niski poziom przedsiębiorczości, liczbę zakładów pracy i pracodawców, którzy zatrudniliby te osoby bezrobotne. Jeśli chodzi o gminę Wyryki, dane są na jak najświeższe, 20 listopada robimy tutaj wybryki z naszej bazy danych. Jest zarejestrowanych 229 osób. Jest to 122 kobiety i 107 mężczyzn. Bezrobotni są w różnym wieku, w każdym wieku bezrobotni poszukują pracę. Tutaj należy zwrócić uwagę na dwie grupy, które są w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to osoby do 30 roku życia. W Rykach mamy zarejestrowanych 64 takie osoby. Stanowią oni 28% wszystkich osób bezrobotnych. Podczas gdy w powiecie ten udział tych osób do 30 roku życia jest 32%. Drugą grupą będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy, jeżeli chodzi o wiek, to są osoby powyżej 50 roku życia. I w gminie Wyryki jest tych osób 53, stanowią 23% wszystkich osób bezrobotnych. Jeśli chodzi o wykształcenie osób bezrobotnych, trzeba stwierdzić, że większość osób posiada niskie kwalifikacje, bowiem aż 82 osoby posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe, jest to 36% wszystkich osób bezrobotnych, i gimnazjalne i poniżej 61 osób stanowią 27% wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Wyryki. I to jest taka tendencja też również w naszym powiecie. Mamy też zarejestrowane osoby niestety z wyższym wykształceniem. 14 osób w gminie Wyryki posiadających wyższe wykształcenie nie mogą znaleźć zatrudnienia. Czas pozostawania bez pracy. I tutaj jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ 40% wszystkich osób bezrobotnych, które są w gminie Wyryki, to są osoby, które są w naszych rejestrach ponad 2 lata. A więc to jest w zasadzie osoby wykluczone już z tego rynku pracy i dla nich bardzo trudno jest, widać, że po prostu bardzo trudno, pomimo różnych programów, które wprowadzone są przez Urząd Pracy, nie można znaleźć zatrudnienia. Od początku tego roku zarejestrowało się w gminie Wyryki 224 osoby. Z tego 33 osoby zgłosiły się do nas po raz pierwszy, a aż 190 osób to już trafiły po raz kolejny po podjęciu krótkiej pracy czy po innej aktywizacji. I te osoby zgłaszające się po raz drugi, kolejny, to stanowią aż 86% wszystkich osób rejestrujących się w urzędzie pracy.
W ciągu tego roku wyrejestrowaliśmy 263 osoby i z tego powodu podjęcia pracy 113 osób. Zrezygnowało 46 osób i nie potwierdziło gotowości do podjęcia zatrudnienia 40 osób. W ciągu tego roku skierowaliśmy w wyniku realizacji różnych programów rynku pracy. 3 osoby zostały skierowane do prac interwencyjnych. 4 osoby skierowano na utworzone miejsca pracy, do doposażenia stanowiska pracy. 1 osoba otrzymała dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 2 osoby dostały bon na zasiedlenie. 8 osobom sfinansowaliśmy szkolenie i 43 osoby zostały skierowane na staż zatrudnieniowy do pracodawcy. 2 osoby pracują w ramach robót publicznych. W terenie gminy Wyryki jest około zarejestrowanych u nas około 70 jednostek gospodarczych, którzy są pracodawcami gminy Wyryki. Tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że pani Marta Bukowska, która jest u nas pracownikiem, odpowiada za kontakty z pracodawcami gminy Wyryki, jest doradcą klienta instytucjonalnego. Oprócz tego prowadzi u nas rozwój zawodowy i Krajowy Fundusz Szkoleniowy, o którym na koniec powiem parę słów. To jest nowa forma, nowy program, który jest skierowany nie do bezrobotnych, a do pracodawców i pracowników. W tym roku realizowaliśmy sporo programów skierowanych do bezrobotnych. Oprócz Funduszu Pracy, który dysponuje środkami z Funduszu Pracy, który dysponujemy, jak co roku jest przyznawany w formie algorytmu. Ta kwota w tym roku na cały powiat wynosiła 4 miliony złotych. Oprócz tego Urząd Pracy występował o środki z innych programów, które byłyby przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych. I tak realizujemy programy Województwa Lubelskiego, regionalny program pod tytułem Ludzie Młodzi. Jest on skierowany do osób do 30 roku życia i osób wychodzących z rolnictwa. Ten program obejmował 80 osób i kwota tego, cały koszt tego programu to jest 723 tysiące złotych. W zasadzie wszystkie programy już, jak Państwo wiedzą, jest listopad, kończą się, bo wszystkie programy, które realizują w pracy, zamykają się w ciągu roku. Nie mamy przechodzących dwuletnich czy dłuższych programów. Także w tej chwili już mamy listopad, kiedy wszystkie programy są zrealizowane. Ale niemniej jednak z Funduszu Pracy można zawierać jeszcze umowy, gdyż możemy zaciągnąć zobowiązania przechodzące na przyszły rok w wysokości 30% posiadanego limitu, a więc możemy też, no, że tak powiem, zawierać umowy, które zaciągają nam zobowiązania na przyszły rok. Oprócz tego programu regionalnego realizowaliśmy 6 programów, w ramach których środki pozyskaliśmy ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra. To są skierowane do różnych grup osób, albo 35 roku życia, albo powyżej 30, albo dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, bądź też był taki program realizacji robót publicznych dla powiatów o najwyższej stopie bezrobocia. Wiadomo, że my wpisujemy się w te zadania. Taki bardzo duża działka to jest Europejski Fundusz Społeczny. W ramach tego programu prowadziliśmy 2 programy. Regionalny program operacyjny, który jest też skierowany do osób powyżej 30 roku życia. W ramach tego programu 58 osób jest aktywizowanych, 470 tysięcy koszt tego programu. I program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, POWER, w ramach środków europejskich, to jest 970 tysięcy, 270 osób jest aktywizowanych. W ramach tych programów realizowane są po prostu te wszystkie zadania, na które pozwala nasza ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc szkolenia, prace interwencyjne, doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże. Również nowość w tym roku, w tamtym roku była wprowadzona bony dla osób do 30 roku życia. Bony na zatrudnienie, na zasiedlenie,
szkoły szkoleniowe i w ogóle bardzo szeroka propozycja dla osób do 30 roku życia, jak również dla osób szczególnie sytuacji na rynku pracy, a więc dla osób powyżej 50 roku życia też są dofinansowania przy zatrudnianiu takich osób. Realizujemy też program z PFRON-u, program Junior. Jest to program dla absolwentów posiadających orzeczenia niepełnosprawności. Te osoby są, odbywają staż u pracodawców, otrzymują świadczenie rehabilitacyjne i objęci są specjalną pomocą naszych doradców zawodowych. W ramach tego programu 5 absolwentów, wszyscy byli objęci, którzy są zarejestrowani niepełnosprawni absolwenci w naszych rejestrach, byli objęci tym programem, jest ich 5. No i Krajowy Fundusz Szkoleniowy, to jest też nowość, o którym powie Marta Dukacka. To są już takie programy, które są realizowane w tym roku, ponieważ to już jest listopad, tak jak powiedziałam, wszystkie programy prawie się kończą, ale w przyszłym roku na pewno będą od nowa programy, które będą mogły pomagać wszystkich pracodawców i będziemy ich realizować. Nazywam się Marta Dukacka, tak jak już pani dyrektor mnie przedstawiła, ogólnie mówimy, jestem specjalistą do spraw rozwoju zawodowego, zajmuję się organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych w innym urzędzie. Od ubiegłego roku, dokładnie od maja, prowadzę również nowy instrument polityki rynku pracy, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. I ten instrument, to narzędzie zostało skierowane nie do osób bezrobotnych, lecz do pracodawców działających na terenie powiatu włodawskiego. I od ubiegłego roku intensywnie jako urząd planujemy te działania. Byliśmy również u Państwa tutaj na terenie gminy Ryki w styczniu. Tego roku zaprosiliśmy grono pracodawców na spotkanie, przedstawialiśmy ten instrument. Ja tylko pokrótce opowiem, jest to narzędzie, które umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno samego pracodawcy, jak i jego pracowników. Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę na umowę o pracę, umowę o zlecenie bądź umowę o dzieło, na umowę o pracę łącznie, może ubiegać się o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, zarówno szkoleń, kursów zawodowych, jak i również studiów podyplomowych, czy konkretnie na przykład samych egzaminów podnoszących kwalifikacje zawodowe. I pracodawca zarówno dla siebie, bądź dla swoich pracowników może skorzystać z dofinansowania, jakie oferuje Urząd Pracy. Jeżeli jest to mikroprzedsiębiorca, czyli zatrudniający poniżej 10 osób, może skorzystać ze wsparcia nawet w 100%, czyli pełną wysokość dofinansowania pokrywa Urząd Pracy. Pracodawca sam decyduje o wyborze organizatora kształcenia, o zakresie tego szkolenia czy studiów podyplomowych, a my jako Urząd Pracy finansujemy temu pracodawcy to wsparcie. Na terenie gminy Pyrek jeden pracodawca do tej pory skorzystał z tej formy, został przeszkolony pracodawca i 2 jego pracowników, natomiast obecnie kolejny 2 pracodawca działający na terenie gminy Pyrek złożył wniosek. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Także serdecznie zapraszamy, proszę przekazać tą informację do znanych Państwu pracodawców. Ponieważ jest to ciekawa forma wsparcia, dotyczy właśnie nie osób bezrobotnych, lecz pracujących. Osoby mogą zarówno zdobywać nowe uprawnienia, nowe kwalifikacje zawodowe, bądź jeżeli jest konieczność podwyższenia zakresu zadań, które wykonują pracodawca, nie posiadają na przykład kwalifikacji pracownicy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje. To wszystko jesteśmy w stanie zrobić dla pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ja jeszcze serdecznie zapraszam wszystkich pracodawców działających na terenie gminy Wyryki do udziału w diagnozowaniu potrzeb na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy. Takie badanie będziemy prowadzili jako urząd od 1 grudnia, więc w ramach tego badania pracodawcy mogą zgłaszać swoje potrzeby na przyszły rok, na 2016, zarówno jeżeli chodzi o szkolenia, staże i wszystkie inne formy oferowane przez urząd. My będziemy składane przez pracodawcę wnioski pod kątem planowania środków na przyszły rok. Wszystkim dziękuję. My tutaj zostawimy takie materiały.
materiałów promocyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ja tutaj też na ręce przewodniczącego zostawię informacje o rynku pracy. Tam jest też monitor, także będzie można się zapoznać. Proszę bardzo, dziękuję. Jeśli nie ma pytań, to ja na zakończenie chciałbym podziękować na ręce pani dyrektor za dobrą współpracę, bo jak słyszymy, korzystają z tej współpracy mieszkańcy, ale za to też chciałbym podziękować, ale głównie za dobrą współpracę z jednostką samorządu terytorialnego, bo ta współpraca już od lat która się tak jak byśmy sobie tego życzyli. Za to serdecznie dziękuję. Ja też dziękuję za współpracę, bo bez pracodawców, bez samorządów w zasadzie my byśmy nic nie mogli zrobić, także dziękuję partnerom, dziękuję panu za współpracę. Bardzo przechodzimy do punktu drugiego. No, w takim razie dziękuję bardzo za zaproszenie i udamy się do swoich zajęć. Dziękujemy. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Protokół 12 sesji Rady Gminy Wydryki został wyłożony do wglądu. Proponuję przyjąć i zadać pytania. Jest za przyjęciem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie wójta gminy działalności niezyskiarzy. Proszę panie burmistrzu. Chodzi o okres międzysystemowy, to takim najważniejszym zadaniem, które realizowaliśmy. Jako rozliczenie dotacji chodzi o zwrot akcyzy do paliwa. Ogółem wypłaciliśmy rolnikom kwotę 374 218 zł. W 2015 roku ogółem złożono 504 wnioski, w tym 273 w pierwszym półroczu i 231 w półroczu drugim. Proszę Państwa, trwa też może nie windykacja, ale staramy się intensyfikować działania w stosunku do osób, które zalegają z opłatami za śmieci i za wodę. W tej chwili jest to na etapie rozsyłania upomnień jeszcze tych takich podpisywanych przez wójta. Natomiast proszę o przekazanie tej informacji, żeby tego nie lekceważyć, bo ci dłużnicy z dużymi kwotami, ale nawet ci z mniejszymi, ale jakby to powiedzieć, z dużym stażem długu, czyli z takimi ci, którzy nie płacą od już dłuższego okresu, mogą się liczyć z tym, że jeśli nie będziemy mieli innego wyjścia, to będziemy kierować sprawę do egzekucji komorniczej. Nie chcę tego robić, dlatego że tak naprawdę kwoty zaległości za śmieci w większości nie są jakieś kolosalnie duże, ale dotyczą długiego okresu. I z takich przymiarek kalkulacji wynika, że często po skierowaniu do komornika ta kwota wzrosłaby dwukrotnie. Dlatego że sama czynność komornicza będzie kosztowała tyle, co kwota. Bo oczywiście komornik liczy od procentów kwoty pozyskanej czy odzyskanej, ale nie mniej niż najniższa taksa. Więc przy zadłużeniach tych niższych może dojść do takiej sytuacji. W związku z tym nie wyrywam się, żeby te sprawy kierować jak najszybciej do komornika. No ale ci najbardziej oporni, którzy nie będą reagowali na wezwania do uregulowania tej należności, muszą się liczyć z taką konsekwencją, że takie sytuacje mogą się zdarzyć.
Proszę Państwa, realizowany jest też, są realizowane zakupy z Funduszu Dróg Sołeckiego. Po sesji prosiłbym sołtysów o zgłoszenie się do pani Agnieszki Sławek. Chodzi o fakt, że terminie, które wy wpisywaliście we wnioskach na Fundusz Sołecki, musi być przypisane sołectwu i pokwitowane przez sołtysa. Większość tych zakupów jest już poczyniona, czyli jest w trakcie poczyniania. To chyba tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze działania z tego okresu międzysesyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu 4 interpelacji i zapytania rady. Proszę. Samorządowe terenie odwoławcze uszkodziło w całości decyzję środowiskową wydaną przez wójta 1 czerwca tego roku w sprawie planowanej budowy elektrowni wiatrowej. Na terenie naszej gminy przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Według mnie taka decyzja potwierdza, że wiele uwag i wniosków było w pełni zasadnych. Zanim kolegium pójdzie odnosić się do licznych uwag, wniosków składanych przez mieszkańców i nie weryfikował dokumentów składanych przez spółkę i właściwie prowadził postępowanie. Czy wójt zamierza się zastosować do tej decyzji kolegium, czy będzie się dalszy sprawy wyboru wiatraków? Proszę. Ja chciałem zapytać o sprawę jakby dziedziczek przy terenie przeszkolnym tutaj. Czy tam przybudowanie biblioteki? Tak? Ja, panie burmistrzu, jeszcze chciałem do tych moich kolegów wrócić jakoś. Trzeba po prostu jakoś podłączyć im to światło. No trakcie, za rąk będę ten trakcie. No pewnie. Dobrze, czy ktoś jeszcze? Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Mówienie stanu dróg publicznych na terenie gminy Wyryki. Proszę Państwa, w tym punkcie jako przestrzenia otrzymali administratorzy dróg, czyli z zarządu dróg wojewódzkich i z zarządu dróg powiatowych. Natomiast no, nieznane mi są powody, z jakiego w tym roku żaden z tych zarządców drogi się nie zgłosił, dlatego że ten punkt zamysłem był wprowadzany właśnie, żeby omówić sobie te drogi powiatowe i wojewódzkie, bo no, o swoich gminnych rozmawiamy na co dzień. To była taka
taki zamysł, żeby dwa razy do roku z przedstawicielami zarządców dróg tych wyższych kategorii mieć okazję omówienia sytuacji. No tak jak mówię, informacje przekazaliśmy, zaprosiliśmy na sesję. W poprzednich terminach, kiedy zobaczyłem, wysyłaliśmy bywało różnie, ale przynajmniej zawsze jeden z zarządców dróg był. Dzisiaj nie zaszczycił nas żaden. No mówię, nie znam przyczyn tej sytuacji, więc tutaj nie chcę rozstrzygać. Więc no, jeśli chodzi o te drogi, możemy ewentualnie omówić sobie we własnym gronie. Wiemy, no, ci mieszkańcy tych okolic wiedzą, że na terenie gminy w tej chwili pracuje maszyna do zrywania poboczy. Jest ona na trasie między Lubieniem a Kaplonosami. Lubień przejechali, jadą w stronę Kaplonos. Obiecywali, że będą iść do drogi wojewódzkiej. Natomiast no, jest to taka pora roku, że być może jeśli chwyci zima i ściśnie już mróz, to te prace będą przerwane. Nie wiem, czy tam maszyna jest w stanie kontynuować działania przy ujemnych temperaturach gruntu, czy jest go po prostu w stanie zrywać, ale być może tak. W każdym razie pracuję na tym etapie, na tym odcinku. Te prośby o to, żeby ta maszyna się pojawiła na terenie gminy, się ziściły i już maszyna się pojawiła. Oczywiście tempo przesuwania się jest dość wolne i tak naprawdę patrząc na skalę potrzeb, to taka maszyna miałaby co robić ze 2 lata tylko na terenie gminy w Wyrycie, a ona jest jedna na teren powiatu. No ale dobrze, że jest i że te odcinki takie najbardziej problematyczne próbuje się w ten sposób rozwiązywać. Jeśli Państwo przygotowywaliście się z jakimiś pytaniami dotyczącymi, które chcieliście skierować do zarządców dróg wojewódzkich czy powiatowych, to my je po prostu możemy w formie pisemnej przekazać i takie odpowiedzi na pewno otrzymamy. Czy ona będzie satysfakcjonująca, to jest inna kwestia, bo mamy doświadczenie ze zgłoszenia takich interpelacji, gdzie mówi się, chcą powiedzieć, że zrobimy w ramach posiadanych środków albo w takich rozmowach osobistych, to wręcz są stwierdzenia, że no wiemy, że tam nie jest najlepiej, ale no nie ma pieniędzy na to, żeby tą sytuację poratować. Sami jako zarządca dróg gminnych, wiem, że z takimi sytuacjami my również się spotykamy. Nasze potrzeby są też o wiele większe jak nasze możliwości finansowe, jeśli chodzi o drogi. I z tymi samymi problemami zapewne borykają się inni zarządcy dróg. Czy są jakieś ewentualnie z Państwa strony sugestie, które chcielibyście przekazać? I tu też kieruję nie tylko do radnych, ale i do podpisów. Zapytanie, sugestie dotyczące dróg tych wyższej kategorii, czyli powiatowych i wojewódzkich. No, mamy też na terenie gminy jedną drogę krajową, tą Lubin Wodawa, ale ona po pierwsze jest w raczej dobrym stanie, po drugie no już zaproszenie przedstawicieli zarządu dróg krajowych i autostrad na kilkunastokilometrowy odcinek, no to była troszeczkę przesada, szczególnie, że nie mamy jakichś obiekcji co do tej konkretnej. Przechodzimy do punktu 6. Informacji o stanie bezrobocia na terenie gminy Wyryki. Tak, mamy to mówione, to przechodzimy dalej do punktu 7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Może zacznę od końca, bo punktą mi dwie sprawy. Pierwsza sprawa to odnośnie tego, co Pan Radny pytał, to ja powiem, wyręczę może wójta. Jest problem z zdobieniem energii elektrycznej teraz, bo jeżeli ktoś już utraci takie prawo, to takie są przepisy obostrzenia, że całą instalację trzeba wymienić. Dokonaliśmy wymiany całej instalacji, skrzynka na zewnątrz, bo nikt nam tego nie podłączy. A ci panowie po prostu są sami winni, bo zniszczyli poprzedni licznik i zakład energetyczny i przez to wyłączył. Teraz my zakładamy ten licznik przedpłatowy, żeby nie było takiej znowu sytuacji, że nie będą płacić za energię elektryczną i znowu zakład energetyczny przyjedzie, wyłączy i będzie problem z podłączeniem, bo to będą dodatkowe koszty. A przedpłatowy to wiecie Państwo na czym polega. Doładowuje się załóżmy za 50 zł, wprowadza się kod, wywija, że tam 80 czy ile kilowatogodzin, czy 100, tak abstrakcyjnie to mówię, bo nie znam ceny energii dokładnie. I tyle tylko wykorzystasz, ile jest na karcie, później trzeba znowu doładować. No tak, panie kierowniku, ja o to właśnie składałem, że no taki, bo taki licznik i prosiłbym to podłączyć. I on jest już w trakcie, pan wójt wszystkie dokumenty popodpisywał. Myślę, że to do końca roku to oni to zrobią. Powiedział mi pan, że mają 3 miesiące na to. I bardzo mi miło. Bo ja bym osobiście pewnie, że 3 miesiące. No, ale miejmy nadzieję, że sprawa będzie dograna. Na pewno dla nas to jest dla pomocy społecznej dodatkowy wydatek, bo będziemy musieli pokrywać koszty z energii elektrycznej. Jak mamy dbać o psy, to i ludzie. To ja się z tym liczę. My mamy takie liczniki przedpłatowe na terenie naszej gminy i ludzie sobie chwalą, że jest dobrze, bo mają. Zresztą oni tam dużo chyba nie na te. Nie ciągną, tak nie będzie problemu. Także miejmy nadzieję, w każdym razie sprawę pilnujemy. I druga sprawa jeszcze, żeby po dzisiejszym były omawiane sprawy akurat tutaj bezrobocia. I padło, że jeden pracodawca skorzystał z tego Europejskiego Funduszu Szkoleniowego, no i nie to, że się pochwalić, ale chciałem poinformować, że to jestem ja i dlatego zachęcam pozostałych pracodawców, bo jeszcze do końca roku jest trochę czasu do skorzystania z tej formy pomocy. Powiem szczerze, że nie dopowiedziała pani prowadząca, pani dyrektor, jednej tam ważnej kwestii, że to jest dla osób, albo przynajmniej ja nie słyszałem, 45+ w tym roku, że ci, którzy będą korzystać z tych szkoleń, muszą mieć minimum 45 lat. W ogóle tu mnie udało się z tej kwoty skorzystać. Ja otrzymałem 2810 zł. Jeszcze jest jeden plus dla nich, bo zanim się rozpoczną szkolenia, to po zawarciu umowy oni od razu przelewają pieniądze na konto. Także już my mamy pieniądze na koncie, ale jest jeden minus, bo każdy pracodawca musi pokryć koszty dojazdu pracowników na miejsce szkolenia. Tego już nie pokrywają, tylko trzeba ze środków własnych pokryć. Ja akurat nie ma pana radnego Wojciecha Staczuka, bo on zawsze zabiega o te zespoły interdyscyplinarne. W związku z tym, że ja mam przewodniczącego i członka zespołu, to ich wysłałem na takie szkolenie. Za 890 zł 4 dni na jedną osobę, także nas na pewno stać by nie było z naszego budżetu. W Sandomierzu aż, także ukończyliśmy taki osobę. Z tego ukończyliśmy jeszcze, ja osobiście o informacjach niejawnych i oświadczeniach rodzinnych o zmianach w ustawie o pomocy społecznej, także tych osób takich no, skorzystało, to tak jak mówiła pracodawca jeden, czyli ja i dwie osoby ode mnie. To tyle z tego europejskiego. Także zachęcam i też nie powiedziała pani dyrektor jednej ważnej sprawy, a ja już tam się pogodnie dowiedziałem, że w przyszłym roku, bo mówi, że składać takie jakby zapotrzebowania, swoje propozycje, ma być 30 minus. Czyli dla osób faktycznie po ukończeniu szkoły ewentualnie także ja na przykład już nie skorzystam, bo wiekowo się nie zakwalifikuję. I jak jesteśmy już w środkach unijnych, to pojawiają się teraz te wszystkie tutaj niby się pojawiają, bo jeszcze tych pieniędzy nie ma, ale pojawiają się takie propozycje organizowania różnych przedsięwzięć, między innymi do pomocy społecznej też jest nabór wniosków do 28 grudnia. Ja tutaj taką analizę robiłem, zacząłem generalnie tam zrobić, ale
ale jest wymagany wkład własny 15%, a projekt ma mieć wartość minimum 100 tysięcy złotych. W związku z tym tych pieniędzy nie ma. I przeanalizowałem sytuację, jest możliwość złożenia takiego wniosku w partnerstwie ze stowarzyszeniem. Czyli ja bym był partnerem, a stowarzyszenie beneficjentem, także wtedy bym wkład własny był 5%. Do tego się przymierzam. I poczekamy, może w styczniu będzie grupa docelowa inna, bo na to będzie pod osoby bezrobotne albo rolnicy, także że będzie mi to bardziej odpowiadało, bo w tej chwili to są same osoby bezrobotne, niepełnosprawne, a tych osób niepełnosprawnych nie mam aż tak dużo, żeby taki projekt zrealizować na dzień dzisiejszy. Ale to budżet będzie nowy, zobaczymy, co się będzie działo w pierwszym styczniu. Jeśli chodzi natomiast o bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, myślę, że część z Państwa radnych bardzo dobrze się w tym orientuje, bo zgłaszają mi wszystkie problemy na bieżąco, za co serdecznie dziękuję, bo nie wszędzie jesteśmy w stanie dotrzeć i na bieżąco wiedzieć, co, jakie problemy występują, także mam bezpośredni kontakt. Jeśli ktoś nie był, a chce być i pozostałych Państwa zapraszam, zawsze dysponuję jeszcze herbatą i kawą, także poczęstuję. Ale to już tak na marginesie. Jeśli chodzi natomiast o pomoc społeczną, to też Państwo się orientujecie, ile tych pieniędzy się na bieżąco wydaje. Ja powiem może tylko tyle. Znaczy omówię tak, jaka to jest grupa ludzi i powiem, jakie są świadczenia, jakie będą zmiany planowane od 1 stycznia, jakie są różnice między świadczeniami na przykład z ZUS-u a z pomocy społecznej wysokościami i z czego to wynika. Między innymi, jeszcze powiem o 500 zł na dziecko. Nikt nie wie, ale ja wiem. Żartuję oczywiście. Także tych osób, co skorzystały w 2015 roku na dzień 31 października, to tych rodzin jest 189. Może się wydawać to duża liczba, ale tutaj są osoby, które korzystają tylko i wyłącznie z dożywiania w szkole. Także takich jest ponad 50. osób. Powiem może, jakie są powody udzielenia. Ubóstwo 99 rodzin, wielodzietność 37, bezrobocie 76, niepełnosprawność 13, długotrwała choroba 15, alkoholizm 6 i po opuszczeniu zakładu karnego takich osób było 2. Ile pieniędzy tak na bieżąco się wydaje, to mniej więcej tak na zasiłek stały planowany jest, wydaliśmy 27,718, ale planowane jest, że wydamy gdzieś w granicach 33 tysięcy, zresztą to jest plan, to jest dotacja wojewody. Zasiłek okresowy 400 tysięcy, dotacja wojewody. Zadania własne 10 tysięcy, nasze pieniądze. Także celowy takich osób było 18, 24 świadczeń. Także jeszcze dopiero mam połowę pieniędzy wydane, trzymam, bo może na coś się przydadzą jeszcze do końca roku, także jestem oszczędny. Ponadto płacimy składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób, które pobierają zasiłki stałe i tych osób jest 8. Odprowadzamy te pieniądze do ZUS-u. Ponadto opłacamy składki również zdrowotne za osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne i ten zasiłek taki na opiekuna. Ale to już jest ze świadczeń rodzinnych i to też jest z dotacji wojewody, to wydajemy na to 14 tysięcy, wydamy na to 14 100 zł, bo takie osoby ubezpieczamy jeszcze dodatkowo w ZUS-ie. Teraz tak, sprawa ważna, która się zmieniła od 1 października, kryterium dochodowe, aby można było skorzystać z pomocy społecznej, dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 514 zł. Tutaj może od razu powiem o tych właśnie dysproporcjach. Z jednej ustawy o pomocy społecznej, na przykład dochód z hektara przeliczeniowego, który bierzemy, to jest 288 zł, a na przykład w ustawie o świadczeniach rodzinnych to jest 208 zł 83 grosze. Już jest pewna dysproporcja i ktoś może powiedzieć, dlaczego liczycie tutaj tak, a tu liczymy w inny sposób. Ale dlatego właśnie, że wynika to z ustawy o pomocy społecznej, a to z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Teraz, jeśli chodzi o wysokość świadczeń, to zasiłek stały, maksymalna jego wysokość może wynosić 604 zł, natomiast zasiłku okresowego 418.
I dodam tutaj dla porównania, bo teraz jest wielka dyskusja na temat pomocy dla uchodźców, że pomoc dla uchodźców jest przewidziana na 1365 zł. Taka jest dysproporcja w świadczeniach. Na razie nie planowaliśmy tego, bo nie mamy takiego problemu, aczkolwiek jak się pojawił uchodźca u nas, to pewnie takie będziemy planować przekazać środki. Jeśli chodzi teraz natomiast o świadczenia rodzinne, o te zmiany, może ja przedstawię Państwu od 1 listopada, a mianowicie jeśli chodzi o ustawę o świadczeniach rodzinnych, kto jest uprawniony teraz, bo tam są duże zmiany i warto to wiedzieć. Także od 1 listopada 2015 roku dochód uprawniający do uzyskania świadczeń rodzinnych, czyli tego zasiłku rodzinnego i tych dodatków, takich jak dojazd dzieci do szkoły, zamieszkiwanie, tytułu niepełnosprawności, rozpoczęcie roku szkolnego, tych wszystkich dodatków. To jest 674 zł. 674 zł. Przewiduje się, że będzie zmiana tego kryterium w przyszłym roku, ale nie chciałbym, bo ustawodawca tego nie zapisał. Natomiast dla osób uprawnionych do alimentów jest to 725 zł na osobę rodzinną. Z innej ustawy, ale to jest 725 zł. Natomiast jeśli chodzi o wysokość świadczeń, to odczytam, żeby nie przekłamać. Od 1 listopada tego roku dla dziecka do 5 roku życia jest to 89 zł. Natomiast na dziecko od 5 do 18 118 i od 18 do 24, bo tam jest dla dzieci takich, które chodzą do studium, studentom, nie? 129 zł. Natomiast jeśli jest matka samotnie bądź ojciec samotnie wychowujący dziecko, to 185 zł na dziecko, maksymalnie na dwoje dzieci, czyli 370 zł może maksymalnie rodzic pobrać. Teraz jeśli chodzi o wysokość dodatku rodzinnego, na trzecie dziecko, bo to w rodzinach wielodzietnych, na trzecie i powyżej, czyli wychodzi, będzie to 90 zł, to co dzisiaj wypłacamy to świadczenie, dzisiaj robimy przelew, także już będą nowe wysokości. 80 zł na dziecko niepełnosprawne do 5 roku życia, 100 zł na dziecko niepełnosprawne powyżej 5 roku życia. Dodatek z rozpoczęcia roku szkolnego nie zmienia się. 100 zł. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie zmienia się. 1000 zł, tak jak było. Na zamieszkiwanie, na dojazd poza miejsce zamieszkania 63 zł. 105 zł w związku z tym, jeżeli ktoś mieszka na stacji czy w internecie, to 105 zł. Te kwoty są od razu waloryzowane i ustawa zmienia je i podaje na 2017 rok, także, ale niewiele rosną, na przykład, dla przykładu, powiem, że zasiłek 93, na dziecko będzie 95 i tak dalej, a te pozostałe to tam tak też po 10, po 3 zł wzrastają. Jeśli ktoś by był z Państwa zainteresowany, mogę to skserować i udostępnić. Jeśli chodzi natomiast o uzyskanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, dochód w rodzinie, bo to jest takie świadczenie, że niezwiązane z zasiłkiem rodzinnym, ono może być wypłacone nawet jak ten dochód właśnie przekracza, bo ten dochód do uzyskania tej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka jest 1922 zł. Jeżeli na osobę w rodzinie jest mniej jak 1922 zł, a dziecko się urodzi, przysługuje te 1000 zł, tylko jedno 1000 zł. Natomiast jeżeli ten dochód jest, tak jak mówiłem, 674, to jeszcze jeden 1000, czyli 2000 zł. Będę mówił jeszcze o jednej ważnej rzeczy, ale skończę tutaj. I z tymi dysproporcjami, o których mówiłem. My w pomocy społecznej płacimy zasiłek pielęgnacyjny, natomiast ZUS i KRUS płaci dodatki pielęgnacyjne. I teraz jaka to jest różnica? Ale taka jest różnica, bo krąg osób uprawnionych to wiadomo, że to są osoby niepełnosprawne, osoby po 75 roku życia. U nas z osób po 75 roku życia to są tylko te, które nie nabyły uprawnień do żadnego świadczenia, czyli ani do emerytury z KRUS-u, ani do emerytury z ZUS-u. W związku z tym my takim osobom płacimy. To jest, powiem Państwu, że największa dysproporcja, jaka występuje, bo od lat już bodajże 10, może 8, nie zmienia się ta kwota u nas i wynosi 153 zł. Natomiast
w ZUS-ie i w KRUS-ie jest ona waloryzowana co roku i w tej chwili wynosi 208,17 zł. Także jest duża różnica i ja uważam, że akurat jest to krzywdzące dla naszych klientów, bo różnica w skali roku, ja to policzyłem, że jest 662,04 zł. Taki, kto u nas korzysta, a kto pobiera ZUS-ów. I teraz tak, sprawa, o której miałem powiedzieć od 1 stycznia, bo ustawa weszła już w życie, ale od 1 stycznia wchodzi takie świadczenie, które się nazywa świadczeniem rodzicielskim. Polega to na tym, że będziemy osobom, które nie mogą skorzystać ani z KRUS-u, ani z ZUS-u, świadczenia rodzicielskie będziemy wypłacać takim osobom przez 52 tygodnie, tak jak w przypadku akurat tutaj urlopów macierzyńskich. I to wysokość tego świadczenia będzie wynosiła 1000 zł miesięcznie. Czyli to będą na przykład osoby bezrobotne, studenci, ktoś, kto urodził dziecko i nie ma, nie podlega ubezpieczeniu z innych tytułów, to będzie od nas mógł pobierać te 1000 zł miesięcznie. Nawet jeżeli dziecko się urodzi w listopadzie teraz, to od 1 stycznia będzie mógł skorzystać jeszcze z tej formy pomocy, z tym, że pomniejszone o ten okres do 1 stycznia, prawda? Bo ustawa wchodzi z dniem 1 stycznia, czyli pomniejszymy, bo się dziecko urodziło wcześniej. Także będzie pokrzywdzony. Jednym mankamentem z tego jest, że taka osoba będzie musiała się zarejestrować w Urzędzie Pracy, bo nie przewiduje się opłacania składek zdrowotnych za tą osobę, w związku z tym ani składek zdrowotnych, ani na ubezpieczenie społeczne również. Tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz i widzę, że akurat ustawodawca nie skrzywdził w tym wypadku osób u nas mieszkających, a chodzi nam o rolników szczególnie, bo jak dobrze Państwo wiecie, a szczególnie Panie, że u nas KRUS wypłacał taki zasiłek macierzyński, ale jednorazowo, prawda? Zawsze, taką kwotę. Ona na dzień dzisiejszy wynosi czterokrotność, to jest najniższej emerytury, czyli 4 razy 880 i 45 groszy, to wychodzi taki zasiłek macierzyński 3521,80 zł. I co się teraz dzieje dla tych rolniczek? A dzieje się to, że resztę, bo kto się to kwalifikuje, to no, łatwo policzyć 12 miesięcy, 1000 zł, 12 tysięcy. Resztę dopłacimy. I to jest dla rolniczek, uważam, że pozytywna przynajmniej jedna zmiana. Oczywiście nie jednorazowo wypłacimy, tylko miesięcznie, prawda? Ale pomieszając o ten dodatek, który wypłacił KRUS. I teraz tak, tutaj... Także uważam, że rolnicy w tym wypadku nie zostali pokrzywdzeni. Teraz jeśli chodzi o te 500 zł, bo tak się mówi, ale widzę, że te informacje, bo byłem na takim szkoleniu z panią, w tym tygodniu z panią z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i osobiście dopytywałem o to świadczenie 500 zł i dzisiaj nawet słyszałem w radio, tak tutaj przed sesją jeszcze na Zetce, bo taką nie odbiera i nie odbiera, ale na Zetce, bo tam wypowiedź. Pamiętam, kto tam był tym gościem, to w każdym razie było pytanie o te 500 zł. Ale jak ja pytałem panią z ministerstwa, niektórych rzeczy no, nie wiedziałem, niektóre sobie doczytałem. Także plan jest taki, że ma być te 500 zł na każde dziecko, z tym, że od drugiego dziecka. Natomiast na pierwsze, to jest jeszcze taka przymianka, że będzie bez względu na dobro, na drugie, trzecie i tak dalej dziecko 500 zł. Natomiast jest taka przymianka, że w przypadku pierwszego dziecka może jeszcze tak się zdarzyć, że będzie to uzależnione od dochodu. Jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł, to będzie taki zasiłek przysługiwał. Natomiast jeżeli jest dziecko niepełnosprawne, to 1200 zł na osobę w rodzinie. I teraz tak, pytałem panią, od kiedy to będzie. I doczytałem się na internecie właśnie, że ma być to w kwietniu z wyrównaniem od stycznia. Ale dzisiaj słyszę rano w Zetce, że mówią, że nie przewidują wyrównania od stycznia, w związku z tym podejrzewam, że to będzie od kwietnia 500 zł. Nie wiem, kto to będzie płacił, ale podejrzewam, że spadnie na nas, na pomoc społeczną.
I teraz tak, powiem tutaj o takim negatywnym skutku wejścia tych 500 zł. Bo wszyscy mówią, a będzie 500 zł, będzie dobrze. Może i tak. A to będzie skutek mniej więcej negatywny taki, jak niektórzy Państwo już może doświadczyli tego, jak zostało wprowadzone 1112 zł, bodajże za jedno dziecko ulgi, tej, którą można było wpisać od podatku w Urzędzie Skarbowym. A czym to skutkowało? Ano skutkowało to tym, że Urząd Skarbowy wystawiał automatycznie wyższe zaświadczenia o dochodach za ten rok, który nam do pomocy społecznej był, nie do pomocy, przepraszam, tylko do świadczeń rodziny był potrzebny. I mam u siebie kilka takich przypadków, czy ten dochód później, ten 1112 wpłynęło na to, że ktoś stracił zasiłek rodzinny na cały rok. I to jest taka sama sytuacja. Posłuchajcie Państwo, jak tu wychodzi parę. Na przykład ktoś ma troje dzieci. To jest 6 tysięcy na jedno dziecko. To jest 18 tysięcy w ciągu roku. Czyli tak mniej więcej, jakby jeden członek rodziny pracował zarobkowo. I co? Doliczy się to do dochodu, pozbawi się go stypendium, tego, które bierze w tym. I być może pozbawi się go też prawa do zasiłku rodzinnego. Od 1 stycznia wchodzi coś takiego, jak ustawa złotówka za złotówkę. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że jeżeli dochód w rodzinie przekracza te 674 zł na osobę, o której ja mówiłem, i w zależności od tego, o jaką to kwotę, to jest skomplikowane wyliczenie, także jakby ktoś Państwa chciał wiedzieć, to takim wyliczeniem ja dysponuję, ale w skrócie powiem, że polega to na tym, że będzie to różnica między dochodem od dochodu, bo on przewyższa, odejmuje się kryterium, później się wypłaca różnicę. I to jest ta złotówka za złotówkę, także kilka złotych ktoś tam dostanie, ale w tym przypadku tych 500 zł, to najprawdopodobniej będzie wiązało się to z utratą właśnie w niektórych przypadkach prawa rodzinnego. Mało tego, również będzie to miało wpływ na wysokość zasiłku okresowego z ustawą pomocy społecznej, bo będzie to się doliczało do dochodu, przeliczało się na członków rodziny automatycznie, na przykład jeżeli ktoś miał na osobę zasiłku rodzinnego powiedzmy okresowego 400 zł, doliczy mu się te 500, rozbije się na, powiedzmy, na trzech członków rodziny, to już jest po 150 zł i wtedy mu się pomniejszy okresowy. Także ja powiem szczerze, że tracę, bo się nie zakwalifikuję do zasiłku tego 500 zł, bo już mam dzieci dwoje dorosłych, jedno mniejsze, w związku z tym, a dochód przekroczy te 800 zł, w związku z tym nie tego, ale no, ale tak, ale za ktoś, są młodsi ode mnie, także zachęcam, 500 zł będzie czekało plus 1000 zł rodzicielskiego, nawet tym osobom, które nie pracują, jest to zachęta. Jest to swego rodzaju zachęta, bo myślę, no różne są przypadki, rodzą studentki, no, dobrze, że taka studentka będzie miała przez 12 miesięcy te 1000 zł. Tak samo osoby bez roboty, przez tą pracę nic nie budowa. Także takie zmiany się szykują, są to zadania zlecone, w związku z tym w 100% będą finansowane z budżetu wojewody i myślę, że nie będzie to obciążenia żadnych dla gminy. Ale powiem tutaj, tu akurat proszę o ciszę. Powiem tutaj i akurat powiem do pana wójta, bo jest zawsze inicjatorem ustaw, że ta ustawa o świadczeniach rodzicielskich daje jeszcze jedną możliwość, z której skorzystała gmina Dysa. A mianowicie można podjąć uchwałę, że takim osobom jakimś, no oni podjęli na przykład, że dla dzieci od 0 do 7 lat płacą 500 zł z własnych środków. Także dobry gest może być tutaj ze strony Rady, żeby taką uwagę podjąć. Trochę chłodzień pożarku, nie? Bo my nie mamy na to pieniędzy. No ale w każdym razie jest taka możliwość, żeby dopomóc tym rodzinom jeszcze w własnym środku. Ja dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, proszę bardzo. Jeśli nie ma czasu, to zapraszam do siebie. Ktoś zechce, żeby materiały udostępnić, to ja mogę te, bo to nie są już tutaj, tylko są ustawy, to mogę przekserować.
podać tą, bo też Państwa pyta, jakie kwoty, jakie wysokości, jakie będą na przykład. Także nie ma problemu, zapraszam i już dostępuję. Bo ja wychodziłem, może też nie słyszałem, ten temat, o którym rozmawialiśmy, ja może coś, nie wiem, czy się robi. To już szkoła wzięła. Ja mam 10 ton na przyszły tydzień i chcę je rozdysponować i już rozmawiałem z sołtysami, mówiłem, że w Rypówce, jak się zgodzi ten silem w jakaś, to byśmy w Rypówce zostawili w świetlicy, w kaplonosach i w szkole, bo pani dyrektor się zaproponowała wziąć. Słuchawa nie chcę, bo wzięli wczoraj. No, ja tak jeszcze zostawię, myślę, z tonem u siebie, że na takich dochodzących. Zresztą pan przewodniczący proponował, że jeszcze jednego dostawcę. Ja osobiście na dzień dzisiejszy, ja na dzień dzisiejszy nie mogę wziąć jeszcze tego na siebie. Rozmawiają, żeby wziąć te jabłka, to trzeba być zarejestrowanym w agencji rynku w Warszawie. Ja osobiście dokumenty złożyłem na siebie, bo ja do tej pory nie na siebie, ale złożyłem tak, że ja myślę, że dostanę, a te, które mam mieć 10 ton, to ja po prostu dzielę się z Włodawą. Oni wezmą 10 ton, bo dla nich za dużo i ja wezmę 10 ton. Bo ja teraz osobiście to tylko swoim samochodem przychodzą tak dla przedszkolaków, tam u mnie tam stoi trochę. One, powiem tylko tyle, że jak jest ciepło, to one długo nie postoją, bo to są jabłka raczej wczesne, mi się wydaje, takie jakieś deserowe, bo poleżało u mnie na biurku, kiedy ja przywiozłem? W ubiegłym tygodniu, w środę, bo to tydzień czasu. I one są takie miękkie, już się robią. Także one muszą gdzieś być, muszą być chłodni. Jak dzwoniłem, bo dostałem numer, bo to, co przewodniczący mówił, że ci akurat producenci tych jabłek, nie, to oni sami jakby uzyskać wcześniej pieniążka przekazać gdzieś, żeby dostać dofinansowanie z agencji, to szukają odbiorcy, prawda? I ja dostałem też namiary do takiego, że dzwonił mi, że nawet dwie tony panu przywiozę, mówi, bo nie wiem, ile on tej dokładnie, nie pytałem, ile on tej dokładnie dostanie za te jabłka, no w każdym razie dowiezie własnym transportem i mówi, że będą tak sukcesywnie, tak jak są odmiany, także te takie twarde jabłka, to teraz nie ma szans. One leżą, bo przecież im się nie opłaca oddać w tej chwili te, co poleżą, a te, żeby mu zgniły, prawda? No to wiadomo, że te jabłka są... A to nie są złe. Ja przywiozłem dwa gatunki codziennie tam. Wiem, gdzie jedne są słodsze, drugie są takie, no, winne. Szkoła też to miała dobre, nie? Tylko jedna odmiana, która była w szkole, jabłek. No, a ja miałem dwie odmiany, tak. Ale nie, to jest dobre. Jedne były słodsze, jedne były ten. Także bierzemy tego. Mamy jeszcze, jak już mówię, jeszcze stowarzyszenie Zachanie Kreszcza na 10 ton złożyliśmy i odważna jest pani prezes i chce jeszcze wziąć też artykuły żywnościowe, nie wiem, jak to zliczy, no. Mnie męczy, że ja się tylko podjął. No w każdym razie mamy to wszystko zamówione. Nie odzywa się co prawda na razie ta pani, bo chyba mają za dużo. Bo miało tak być, że mieli przywieźć 10 ton do Wisznic i mieli przywieźć 10 ton do Zachajek, ale może Wisznice zabrały całość, nie? Podjechał rozładowany, no i... Bo tutaj akurat ja prawie nie ma problemu, bo tam nie trzeba kryterium dochodowego, nie trzeba nic chodzić, tylko żeby tych jabłek nie zmarnować, prawda? Ja nie wiem, czy ludzie aż tyle u nas tych jabłek odbiorą, no, ale próbować trzeba. Podam polo, bierzemy z niego. Kolega mówi, że 100 ton bierze. Tak? Tak? Ale będziecie mieli gdzie to złożyć, jak to nam przyjdzie? Na placu, daleko. Na placu. Bardzo, bardzo. Nie, tam mamy gdzieś teraz przygotować. Tak? Ile byście wzięli, tak jakbym miał? Możemy porozmawiać. Musimy przygotować miejsce. Czy to jest 20 kg? Panie kierowniku, i tam na przymierzu można do siebie cyfarek odrzucić. Tak? Ja nie wiem, czy on zechce wozić. No to nie zechce wozić, to wyładuje, a wójt pożyczy za odrzucę. No bo tam przecież w skrzynce jest 20 kg. Ja nie mówię nie wiadomo ile, ale skrzynek to będzie. To 50 skrzynek na tonę. Ile taka krzywa wierzba weźmie? Ze 100 skrzynek weźmie? No weźmie. No? No. Ale sklep znowu nic nie zarobi. A sklepy tak nie ma. No jak nie ma, jak ja jadę? W sklepie jabłko. Ukradłem. A tam po prostu skrzynek weźmie. Dobrze, jak przyjedzie ten tir, a zechce wodzić, to rozwiezie od
kaplonos do Zachary, a do Anapola podwiezie wójto. No wydawało się, że da samochód. Ile wejdzie na pakę, tyle wstawił się 4 lat. Musicie dosłyszeć, bo nie, nie, nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja też to tak dawno nie przyjemnie. Ja bym mam do spróbowania. Muszę iść na sesję spróbować. Ja już nie mam, może tylko wstyd.